Dzień dobry, dzisiaj jedziemy po moje BMW M3 i jeszcze zobaczyć BMW M4 i samo nie wiem, czy wam pokażę, bo Szymon jeszcze nie jest zdecydowany, czy już odbiera, czy już mu się podoba, czy nie. Jedzie po nas Kloczek, jadę ja, jedzie Madzia, ona tam sobie siedzi. Mamy tutaj syf, jesteśmy po remoncie, ja jestem po Egipcie, jest pierwszy dzień po Egipcie. Jadę zobaczyć moje BMW, jak jest oblepione i czy jest dobrze oblepione i będzie tam też pachura. I będziemy też brali meble, nie wiem, czy wam to pokażę, ale będziemy brali. I słuchajcie, teraz, w ogóle już teraz, ja jestem w bluzie 7x7, a drop, wiecie kiedy był? 7 o 19.07, trzymaj kamerę. Tutaj jest bluza pana mamy, nie wiem, czy było widać. Kup sobie bluzę na stronie 7x7.com. Jak chcesz zobaczyć inne wzory, to też na tej stronie jest. A jeżeli chcesz zobaczyć na moim Instagramie, to też są taku.pl. Wejdź sobie, sprawdź, czekamy na Kloczka, jedziemy. Jesteśmy spóźnieni! A ty masz streama? Nie, nagrywam. Nie, nagrywa. Aha. Bo ty też nagrywasz. Do ciebie mogę nagrać. Dobra. To nagrywaj. Dobra widzowie, przywiozłem bluzę tutaj dla Isamu z nowego dropu. Elegancką z meduską, bo Isamu chciał meduskę. Czekaj, czekaj, co? Meduskę chciał. Kongo Tygrysie. A kto jeszcze chciał meduskę? Ty też chciałeś meduskę. Kongo Tygrysie. Ale jedziemy. Jeszcze nie ma, muszą przyjść. Szymon, jedziemy. Jedziemy zobaczyć nie, samochody. Ty nie jedziesz. Ja jadę. Nie. Ale moja dziewczyna jeszcze jedzie. Meduski nie dostałem. Nie, że mał 19.07 był drop. Kupcie bluzę. No wie, słuchajcie, bo dzisiaj musimy przed i samą poukrywać jeszcze jego samochód. On nie może zobaczyć, ale mój zobaczy. I będzie oceniał, czy dobry. Myślisz, że będzie dobry? Ja myślę, że będzie dobry. I sam doradzał mi z doborem folii. Napisał, patrz jaka fajna, a powiedziałem fajna. On powiedział fajna i mówię, i od razu zamówił. To ja zamawiam i zamówiłem. A ty alusy wymieniałeś? Ja jestem na letnich, stary. A ty wymieniasz alusy? Nie. Ale niedobrze. Dobra widzowie, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, napiszcie ile bluz już kupiliście, ja 8 z nowego dropu. Ogólnie osoba, która kupi najwięcej bluz, będzie moim dozgonnym przyjacielem. Będę ci odpisywał na Discordzie, cześć, co tam? Ci napiszę, co u mnie słychać. Paragony wysyłajcie na Instagramie w DM-ie. O, jest mój czerwony! Patrz, patrz tam, widzisz go? Pokaż dla widza. Takie coś disco środka. Stary, prawie nie poznałem, że to moje. Dobra, zaparkowane. Mój garbus stoi, ale idziemy zobaczyć jeszcze mojego drugiego. Ej, a te alusy kostalowe? Ale wiesz co mnie martwi? Coś mi maskę źle spasowali, bo tu staje. Słuchaj no, cześć. Za te pieniądze nie może być idealnie, no. Co ty wymagasz? No dobra, to bo ja generalnie zajebista nie mam wszystkich fura, pieniędzy, wiesz? Co? Gratulacje, taku, pieniędzy. Zasłużyłeś. Trochę ten, trochę chciałem. Zasłużyłeś, stary. Udawałem, że mam więcej pieniędzy niż mam. Nie, teraz... naprawdę, jest, stary, naprawdę. Będę musiał to zamiatać przez 2 tygodnie teraz za darmo. Słuchaj, brama się otwiera, ty ich zagadujesz, ja wyjeżdżam. Ale najpierw muszę zobaczyć. To już nieważne, ja wyjeżdżam. Pierwsze wrażenie. Ale my będziemy rządzić teraz. Co to jest? Powiem tak, ten sam kolor samochodu, pokażę pod światło, stary. Ten sam kolor folii będzie miał Isamu na swojej czwórce. A gdzie jest czwórka Isamu? Karaudio. Czyli nie zobaczymy dzisiaj auta Isamu. Oho. Jak się podoba, Madzia? O! Ładniejsze niż myślałam, że będzie, bo się bałam, że będzie takie za bardzo matowe, albo takie nijakie, ale ty jesteś za bardzo matowe, jest zajebiste. No jest zajebiste. Jaki to jest kolor, ty! Jak leci, to wpada w pomarańcz, wpada w róż i wpada w czerwony, wszystko naraz, stary. Im więcej światła, tym więcej kolorów. Podoba mi się, że jest jakby taki brokat, taki tu na przykład. A to piasek to przy oklejaniu został. Nie no, dokładeczki muszą być. Ej, ale... Splitter już jedzie, a czemu z Rosji. Z tyłu, tu? No, no właśnie. To było oryginalnie. No, to jest oryginalne. Ale on będzie to wymieniał? No tak. A ja? A co ty? A ja miałem nie mieć lotki. I to oderwiecie i nie pójdzie z folią? Ale ja będę miał tu skrzydło do góry, takie. No, ale tego nie będzie. Zobaczymy. Położymy jedno na drugie, jak będzie pasowało, to będą dwa. A to do mnie też przykleicie? Tak delikatnie chodzi. A tu z tyłu? Tu z tyłu? Myślałem, żeby wziąć taki pasek, jak dziewczyny mają. Taki no, cienki, ale będzie grupy i szorstki. To zrób taki pasek, normalnie z takim cicikiem, jak masz od wycieraczek. Że patrz. Nie rozumiem. No, że masz wycieraczkę taką z włoskami. No. Będziesz mógł sobie tak ją gilać, jak a,
To jest ty. A to takie coś. Z tymi wypustkami takimi. Dobra. Fajne będzie. Ja ci współczuję, w domu ma te same myśli, co ja wiem, co moja przeżywa, domyślam się, co ty. Ty się będziesz musiała ogolić teraz za styl tej BM-ki, żebyś fitowała. Ja już widzę seks w garażu. BM-ka leży. Co w tłumola nie wsadzisz niechcący, u rąk hola nie z***iesz. Nie no, palce będą w tłumikach na bank. Ej, dobra, jedna ważna rzecz. Nawet nie widać. No nie, nie. Nawet no. Nie widać, że, no. Że wnęki nie są oblepione, bo ona jest czerwona basicowo i powie ktoś, na kupiłeś samochód na czerwono, który jest czerwony. Żeby nie płacić za wnęki. Jestem oszczędny, okej? Okay? No. Dobra, to już wiem, jak moja będzie wyglądała, ale moja będzie wyglądała tak samo. Chciałem powiedzieć lepiej, ale przecież jeden do jeden taka sama wyjedzie. Lampy mu przyciemniłeś, czy nie? Ale lampy za dwa tygodnie, jak przyjedziesz na inspekcję. No masz już w cenie, nie? O. Jak rzuciłeś na te, na progi, to ci zrobimy w cenie. Pokaż. No ja budzę. Stwierdź go. Tak. Co za? No do mnie wstawka. Street God. Ale wnęk ci nie zrobię. Wnęk ci nie zrobię. Robisz, robisz, bo już powiedziałem. Czyli to, to może trzecie od razu klisz? Street God. Jak ta podia, o wiele bardziej widać wyłączenie na boku. Te wyłączenie po tych drzwiach, które idzie do lampy, go wcześniej nie było aż tak widać. Widzisz to? Ona jest teraz bardziej, stary, każde wyżłobienie jakby się podkreśliło przez tą folię. Fajnie. Jaki mankament? Jak przystaniesz, to są takie cztery rysy jakby po ci puzzle. O! O! Pokaż. Tu przy, w tym miejscu, ale tam. Dobra. Jedziesz z nimi, jeszcze parę. Nie! Są tutaj, no rzeczywiście, ale to zaraz zejdzie. Nie widać tego, tylko mówię, że... Nie, ale śmiało. Co? 2000 taniej już. Jak to naprawię w 3 sekundy, to będzie 2000 drożej. Jak naprawisz 3 sekundy, to będziesz miał dobrą kamerę. To nie będzie tego w filmie. Tak, to ona się rozciąga, nie? No tak, ona się regeneruje. To jest samoregenerująca? Zajebiście. Testujemy wytrzymałość. Przejdź tak dookoła. Ba. Sprawdźmy. Poczekaj, aż twoja przyjedzie. A ona jest, to nie jest bardziej odporna, czy jest? Co? Bo jak bardziej odporna jest, to można tak dookoła przyjedzie. Nie, jak bardzo warunki to nie. Ona nie ma dużo siły. Ona ma tylko siły trochę. No, a ty gdzie? No, zachęcałem do ciebie tutaj. Oho. No bo mówił, że jedzie do ciebie. No dobra, to czekamy na ciebie. No kiedy jesteście? No już pod Streetgossami. Aha. No busem jadę, no to nie jest ten dziwiak. Patrz, wyzywa jeszcze. A pomożesz mi krzesła wnosić do busa? Nie, aha, to nara. Cześć. To pojadę, pędzę. Elo. Kontrola jakości. Nie, dobra, to jest tak. Tutaj wyszło karbonowe. Ja wiem. Ale nie, kolor? Tylko lampy mi parują, czemu? Normalne. Normalne? Normalne. Na pewno? Tak. Bo już do trackera dzwoniłem. To normalne. Reklamacja, powiedziałem, oddaj pieniądze. To jest normalne. Okej. Okay. W nowych samochodach parują. Ale kolor? Dobra, stawimy może... jeden do dupeczki, na to będą lecieć. Nie wsiądzie, a już kurę będzie trzymać. A czy on masz 300 km więcej na kolanę? Musieli jechać do McDonalda, żeby się najeść, żeby zrobić dobrze. Tu to choć taki zajebiście długi. Ten, dokładka bok będzie, fajna. Lusterko trzeba okleić na kolor, bo zapomnieliśmy. I nałożyć na niego nakładkę z tego. Tu nakleić. Lusterko chcesz nakleić w kolor? Nie rób tego. Na górę. Dajesz nakładkę karbonową. Cisza. Cich znasz. Czy ja czy zapomniałem? Lusterko mamy, to mamy skrzydło, mamy... No i jeszcze felgi dojdą. Wydech. Wydech. Nowy wydech, nowa felga, nowa dziewczyna. Papa. Nara. Chodź. Cały komplet, będzie wszystko zajebiście. No. A jak chcesz zobaczyć auto Szymona, to... Właśnie opisywał mój samochód. To tutaj... Zajebisty, pakowny, fajny, ekonomiczny samochód. Tutaj przyjdzie tutaj się wyświetla filmik z jego autem.